Witam Cię, droga Mario. Ze względu na to, że tutaj w poprzednim filmie powiedziałam, że akurat źle się wypowiedziałam o Lwie, albo źle o Was, tak? A Wy tutaj razem jesteście, razem już pół życia. Cieszę się. Wiesz, pomiędzy Wagą a Lwem jest tylko znak różnicy. I kiedy to się nazywa sekstyl, i to jest to drugi znak. Co drugi znak daje tą przyjemność taką bycia, życia i razem. Teraz lew lubi się pokazać, jeżeli masz tego lwa na bardzo wysokim poziomie kulturowym przede wszystkim, ale także i wykształceniem, jest kimś, to ty jesteś reprezentantem tej osoby, czy jesteś, nie można powiedzieć, że asystentką, tylko czy pięknym kwiatem w butonierce, można by było tak powiedzieć, ale to też nie jest ładny zwrot, ale wiemy, o co chodzi. Jesteś ozdobą tego mężczyzny, a ty z kolei bardzo dobrze się czujesz przy Lwie, ponieważ on reprezentuje też ty jako kobieta spod znaku wagi i on, ten lew, ten taki ważna postać i się czujesz bezpiecznie przy nim, ponieważ on dobrze pilnuje stada. To jest fakt. To jest fakt niezaprzeczalny. Ale ja w poprzednim filmie znegowałem, że to jest ten nasz zląk, taki leniwy lew. Takie też są lwy. Jak w każdym znaku. Są wagi leniwe, są lwy leniwe. Waga leniwa to ta, która nie umie podjąć decyzji. Tak? Jedziemy na wakacje? No, zaraz powie coach, że dotknę się do nosa, to już, a to katar po prostu, bo jest troszeczkę chłodnawa. I teraz w założeniu, jeżeli patrzymy na to wszystko, to ja zawsze zazdroszczę, bo to jest też pewna droga negocjacji, które wagi lubią, ale lwy też potrafią być negocjatorami. Jak król ma nie decydować, nie negocjować. Król jest władzą, ale mądra władza, ta, która, gdzie król nie jest nagi, tylko mądry król, to jest prawdziwy król, który jest w społeczeństwie. Kto jest tu królem? A ja.